Wracamy na kort numer 1 na spotkanie polskiej ligi tenisa. Przed nami pojedynek Macieja Pilcha i Tomasza Koniuszka. To mecz zamykający rywalizację w grupie C. Do tej pory w tych spotkaniach, które już za nami, 2 zwycięstwa Łukasza Pękali i on już jest pewny awansu do 1/16 finału. Najpierw Łukasz Pękala pokonał Macieja Pilcha 4-0, 4-2 i po 2 tiebreakach w drugim pojedynku ograł Tomasza Koniuszka, a więc można powiedzieć, że to jest rywalizacja o drugie miejsce w grupie C, no i być może na awans z drugiego miejsca do 1/16 finału. Rozpoczynamy od podania Tomasza Koniuszka. Koniuszka to zawodnik pochodzący z Torunia w rankingu na 302 miejscu, 186 cm wzrostu. Jego ulubioną nawierzchnią jest nawierzchnia ziemna, no jak mówiłem wcześniej. Pierwsze spotkanie przegrane w 2 tiebreakach z Łukaszem Pękalą. Pierwszy turniej dla Tomasza Koniuszka Polskiej Ligi Tenisa. Natomiast Maciej Pilch to zawodnik z Warszawy, 304 w rankingu Polskiej Ligi Tenisa. 29-latek, 180 cm, grający lewą ręką. Jako ulubioną nawierzchnię podaje nawierzchnię twardą, a więc powinien dobrze czuć się na nawierzchni. W Toruniu 0-4-2-4 przegrał z Łukaszem Pękalą w swoim pierwszym meczu dzisiejszym, który był także pierwszym meczem dla niego w PLT. Więc Tomasz Koniuszek w nieco lepszej sytuacji, jeżeli chodzi o ilość wygranych gemów w tym pierwszym spotkaniu. Porażki w 2 tiebreakach zdają się dawać szansę na to drugie miejsce przy dzisiaj, przy ewentualnym oczywiście zwycięstwie z Maciejem Pilchem. I awans z drugiego miejsca. Łukasz Pękala, zwycięzcą grupy C. Te poranne mecze grupy, które rozgrywają swoje mecze przed południem, a także w porach do godziny 15 już pomału. Rywalizacja kończy się w tych grupach. No i od godziny 15 dalsza część rywalizacji, sesja popołudniowo-wieczorna, aż do godziny około 21. Spotkania tutaj w hali Mosiru przy Skarpie w Toruniu będą się odbywać. Teraz nieskuteczny forehand po krosie próbował zagrać Maciej Pilch, piłka jednak poza kortem. Kilka szybkich spotkań na początek dzisiejszego dnia w tej sesji telewizyjnej, którą dla Państwa przekazujemy. Ostatnie spotkanie, które komentował Maksymilian, nieco dłuższe, bardziej wyrównany, no i takiego meczu także spodziewamy się po pojedynku Tomasza Koniuszka z Maciejem Pilchem. 1-0, pierwszy gem wygrany przez serwującego Tomasza Koniuszka, zawodnika z grodu Kopernika, więc miejscowy zawodnik, który tutaj do turnieju zgłosił się, nie miał daleko oczywiście, tu przyjechał sobie na turniej, no i z pewnością liczy na dobry występ. Pierwszy mecz bardzo zacięty, bardzo wyrównany. Toczony tutaj gdzieś obok na korcie 2, 3 lub 4. No, tego meczu akurat nie pokazywaliśmy, a szkoda, bo z pewnością mecz z Łukaszem Pękalą należał do jednych z ciekawszych tej porannej sesji. Maciej Pilch przy wyniku 0-1. Grali panowie przez środek, prosty błąd popełni Maciej Pilch, ale widać, że to spotkanie może stać na dobrym poziomie. Wydaje się 2 wyrównanych graczy, a więc emocji w tym spotkaniu nie powinno zabraknąć. 0-15. Jeszcze spojrzał na ślad Tomasz Koniuszek, gdzie ta piłka po serwisie wylądowała, ale była ona w korcie, mamy po 15. Dobrym pierwszym podaniem dysponuje Pilch, no i to z pewnością może być jego dużym atutem w meczu z Tomaszem Koniuszkiem. Wyrzucającym serwisem spróbował Maciej Pilch, piłka zatrzymała się na siatce. Zobaczymy, jak z drugim podaniem o zawodnika z Warszawy. Takie bardziej piłka na wprowadzenie do gry. Trafił Tomasz Koniuszek w linię, co z pewnością utrudniło odegranie
Maciejowi Pilchowi ten slice, próba slice'a zagrana nieskutecznie i 15-30, więc mimo tego dobrego, zwłaszcza pierwszego podania, w drobnych tarapatach przy swoim pierwszym podaniu w tym meczu Maciej Pilch. O, teraz kapitalny ten retur Tomasza Koniuszka. Doskonałe zagranie. 15-40, szansa na pierwszy. No nie miał szans na to za skuteczne odegranie i musi w konsekwencji bronić dwóch, w zasadzie trzech breakpointów. Oczywiście przy wyniku po 40 w gemie mamy punkt decydujący o losach gema. A, podwójny błąd serwisowy Macieja Pilcha, no i mamy 2-0, więc szybko Tomasz Koniuszek przełamuje swojego rywala zaledwie jednym straconym punktem prowadzenia zawodnika z Torunia 2-0 w pierwszej partii. Z pewnością zależy Koniuszkowi na szybkim zwycięstwie, przede wszystkim na wysokim zwycięstwie, by te punkty później do tabeli zajętych drugich miejsc mieć jak najbardziej korzystne. A z krótszą piłkę zagrał Koniuszek. Chciał wykorzystać to zagranie nieco krótsze rywala. Maciej Pilch wszedł na piłkę tak dosyć agresywnie, ale zagranie nieudane i 15-0 dla serwującego Koniuszka. A teraz efektownie Maciej Pilch, jedna z efektowniejszych akcji dzisiejszego dnia. Wykorzystał krótsze zagranie rywala, zaatakował, no i zrobił to jak najbardziej skutecznie. Raz jeszcze ta akcja, bo warto ją zobaczyć. Raz jeszcze krótsza piłka, atak, próba minięcia Koniuszka, ale doskonale przy siatce zachował się Maciej Pilch. Po 15. Dobry atak, ale nie doskoczył tej piłki Maciej Pilcha kapitalnie. Tomasz Koniuszek w ostatnie centymetry kortu. Doskonała obrona Turnianina 30-15. Fajnie się to spotkanie ogląda. Dużo piłek wygrywanych przez zawodników. No zobaczmy raz jeszcze. Doskonała ta piłka splasowana w ostatnie centymetry kortu. Podwójny błąd serwisowy Tomasza Koniuszka po 30. Pokazał sugestywnie Maciej Pilch, jaki ten out był niewielki, ale jednak piłka poza karem serwisowym. Po 30 ważna piłka przed Koniuszkiem. Czy będzie szansa na 3-0, czy trzeba będzie bronić pierwszych meczu breakpointów dla przeciwnika. A teraz źle ustawił się do tej piłki Maciej Pilch, spóźniony na nogach do tego zagrania. 40-30, piłka na 3-0 dla Tomasza Koniuszka. Wynik dosyć, zapowiada się na dosyć wysoki, no ale trzeba przyznać, że poszczególne punkty gemy bardzo, bardzo wyrównane. Przyjemnie się to spotkanie między Koniuszkiem a Pilchem ogląda i komentuje. Nie trafił pierwszym podaniem. Co więcej, kłopotów na to karo serwisowe ma Koniuszek. A właśnie, drugi podwójny błąd serwisowy, no i równowaga, punkt decydujący o losach trzeciego gema pierwszej partii, ale bardzo ważny z punktu widzenia jednego i drugiego, bo 3-0, 2-1, no to bardzo, bardzo duża różnica. A teraz błąd z Macieja Pilcha, no i mamy 3-0 prowadzenie Tomasza Koniuszka.
3-0 prowadzi Tomasz Koniuszek, a więc ostatnia szansa przed Maciejem Pilchem na to, by jeszcze załapać się na grę w tym pierwszym secie. To wynik dosyć wysoko brzmi i wygląda, no ale to tylko jedno przełamanie. Maciej Pilch teraz bezwzględnie swój serwis musi wygrać, by pozostać w pierwszym secie. Dobry atak teraz, taki nieco krótszy, bardziej technicznie zagrany forehand przez leworęcznego zawodnika z Warszawy, no i nie miał szans Tomasz Koniuszek na skuteczne odegranie piłki. 15-0 przy podaniu Pilcha. Teraz prosty błąd Koniuszka, ale musiał nieco do tej piłki się odpowiednio przystosować, by odegrać na drugą stronę kortu, ale nieco zaskoczony był z pewnością krótszym serwisem rywala. 30-0 dla Macieja Pilcha. Walczy o tego gema jeszcze Maciej, no, tego gema, a także o pozostanie w pierwszej partii zawodnik ze stolicy naszego kraju. Zagrali przez środek kilka piłek nad siatką. Popełnił błąd jednak Koniuszek i mamy 40-0. Więc wydaje się na teraz dosyć szybki game dla Pilcha, to by jeszcze pozostać w pierwszej partii tego spotkania. Podwójny błąd serwisowy Pilcha, ale jeszcze bezpieczne wydaje się prowadzenie w tym gemie. 40-15, chyba jak najszybciej chcę już na zapisać na swoim koncie tego gema Pilch, no i jeszcze spróbować przy serwisie rywala powrócić do walki tego pierwszego setu. Coś przestało funkcjonować Maciejowi Pilchowi pierwszy, no i przed chwilą także drugi serwis nie trafił w kort. Dosyć zachowawczo od razu Koniuszek zaatakował tą piłkę, no i skończył przy siatce. Dobre zagranie Koniuszka, brawo za ten atak. Wyczuł, że to podanie drugie rywala jest nieco słabsze. To od razu po returnie zawędrował do siatki, no i w efektowny sposób piłkę przy siatce skończył. 40-30, no i jest teraz nieco już taki podekscytowany swoim szansą Koniuszek, że jeszcze może w tym gemie uda się pierwszego seta ostatecznie zamknąć. Teraz dobrze, zacząłem się pod siatkę Maciej Pilch, mamy 3-1, więc troszkę popadł w tarapaty w pewnym momencie w tym gemie. Maciej Pilch to głównie z powodu swojego gorszego podania, no ale w porę to podanie przyszło, no i także dobrym zagraniem przy siatce zakończył partię 1-3. Teraz 3-1, patrząc z perspektywy podającego Tomasza Koniuszka, więc szansa na zamknięcie pierwszego seta rywalizacji dla zawodnika z Torunia. Dobry początek, dobry serwis. Taki nieco wyrzucający rywala, zagranie wyrzucające na leworęcznego zawodnika po tej stronie kara serwisowego. To z pewnością bardzo duży plus. Zobaczył to Tomasz Koniuszek, no i 15-0. Specyfika gry z leworęcznym tenisistą to z pewnością także wielu zawodników podkreśla. Gra się nieco inaczej niż zawodnikiem praworęcznym. Tych popularnych mańkutów jest zdecydowanie mniej, no i ciężej się gra zawodnikom, którzy operują na co dzień prawą ręką. 30-0, więc szybko ten game. Tomasz Koniuszek wydaje się za chwilę pierwszego seta na swoim koncie zapisze, no ale teraz pierwszy serwis powędrował poza karo serwisowe. Musi poprawić drugim podaniem, nieco słabszym, takim bardziej prowadzającym piłkę do gry.
No teraz kapitalnie Koniuszek dostrzegł, że rywal tak nieco z zaskoczenia chciał zaatakować do siatki. Pilch już w tej siatce się znalazł, ale Koniuszek doskonałym takim slajsem do forehandu, to prawda, przeciwnika, ale Pilch nie miał absolutnie żadnych szans na skuteczne odegranie piłki na drugą stronę siatki i w konsekwencji w nagrodzenie. Można powiedzieć, że tak Tomasz Koniuszek będzie miał 3 piłki setowe w pierwszej partii 3-1, 40-0, a więc wydaje się, że za chwilę ten pierwszy set powędruje na konto Koniuszka. Pierwsza piłka setowa zepsuta przez Koniuszka. Piłka z backhandu daleko powędrowała poza plac gry. Ale pierwsza szansa stracona. Są jeszcze dwie kolejne. No i druga szansa już wykorzystana, w zasadzie podarowana przez przeciwnika. 4-1 z jednym przełamaniem. Wystarczyło jedno przełamanie Koniuszkowi, by pierwszą partię zapisać na swoim koncie. Do jednego w pierwszej partii wygrana Tomasza Koniuszka. Drugiego seta rozpocznę od własnego podania Maciej Pilch. Jedno przełamanie wystarczyło turniejowi do zwycięstwa w pierwszej partii. A drugi set pojedynku Macieja Pilcha z Tomaszem Koniuszkiem. Pierwszy wygrany przez zawodnika z turnieju 4-1. Nieco kłopotów na początku przy własnym podaniu ma zawodnik z Warszawy. 0-30 w tym momencie na korzyść tego, który pierwszą partię zapisał na swoim koncie. No trochę nerwów zaczyna wkradać się w poczynania Macieja Pilcha. Podwójny błąd serwisowy. No i już pierwsza okazja dla Tomasza Koniuszka na to, by przełamać przeciwnika na początku drugiego seta.
No i prosty błąd w czterech punktach. Tomasz Koniuszek przełamuje swojego przeciwnika 1-0 w drugiej partii. A więc wydaje się, że droga dla Tomasza Koniuszka do zwycięstwa w tym meczu wydaje się otwarta. Widocznie się przewaga Tomasza Koniuszka w meczu z Maciejem Pichem. 4-1, 1-0, 15-0, więc tak jak przed meczem wydawało się, że sobie scenariusz meczu ułożył gdzieś w głowie Tomasz Koniuszek po wyrównanym meczu, porażce co prawda z Łukaszem Pękaną w dwóch tiebreakach, no ale wysokie zwycięstwo, przede wszystkim zwycięstwo w dwóch setach dosyć mocno rozstawi zawodnika z Torunia, jeżeli chodzi o drugie miejsca w poszczególnych grupach, no i 12, przypomnijmy, z 20 zawodników z drugiego miejsca z poszczególnych grup także awansuje do 1/16 finału, więc tutaj Tomasz Koniuszek z pewnością będzie takim dosyć bitym faworytem do tego zajęcia, jedno z pierwszych 12 lokat drugich miejsc, a więc wygląda na to, że przygoda z turniejem w Toruniu dla Tomasza Koniuszka będzie miała swój dalszy ciąg w dniu jutrzejszym. No ale oczywiście to będziemy na bieżąco tutaj śledzić i Państwa informować, przekazywać relacje z kortu numer 1, także śledzić poczynania na pozostałych kortach, no i późnym wieczorem okaże się, jak te mecze jutro będą wyglądały, no i kto z tych miejsc drugich awansował do fazy pucharowej 1/16. No jutro bardzo ciężki dzień dla zawodników, ten, który jutro wygra bądź też dojdzie do finału. Oczywiście zapewni sobie awans do turnieju finałowego Polskiej Ligi Tenisa w Rzeszowie. Ostatni weekend marca, przypomnimy, ten turniej finałowy w Rzeszowie, no ale trzeba będzie jutro zagrać aż 5 spotkań. No i te siły dzisiaj trzeba nieco zachowywać także w miarę upływu możliwości na dzień jutrzejszy. Kolejny prosty błąd Macieja Pilcha. Początek tego meczu wydawał się, że może być dosyć równy mecz, ale teraz już drugi game dla Tomasza Koniuszka w drugiej partii, prowadzenie 2-0. Przypomnijmy, pierwszy set 4-1, no i bardzo blisko jest już zwycięstwa pierwszego w polskiej lidze tenisa zawodnik z Torunia. Sporo, jak to zwykle bywa, zawodników gospodarzy zgłosiło się do turnieju, także z okolicznych miejscowości zawodnicy poprzyjeżdżali, tak jak wcześniej widzieliśmy zawodnika z Chełmży, także Popowa, Toruńskiego czy Wierzchosławic. Nie mieli tutaj ci gracze daleko, no i mocno, jeżeli chodzi o liczebność, obsadzony turniej w Toruniu. No teraz przeprosił za tego woleja Tomasz Koniuszek, piłka po siatce, ale wpadła w kort przeciwnika 0-15. Ciężko wskazać jednoznacznie faworyta całej tej imprezy. Jest kilku naprawdę dobrych zawodników. No i będziemy przekonywać się w miarę kolejnych spotkań, kogo tutaj możemy widzieć w tych już decydujących jutro spotkaniach o najwyższe lokaty, a przede wszystkim o awans do turnieju finałowego. Dwóch pierwszych graczy, przypomnijmy, a więc finaliści imprezy, ten awans do finału w Rzeszowie wywalczą. Tam oczywiście już kilkanaście nazwisk tego turnieju w Rzeszowie. To jest ósmy turniej eliminacyjny Polskiej Ligi Tenisa. Jeżeli chodzi o ten podstawowy, można powiedzieć, turniej, także cztery dodatkowe turnieje, tam z tych dodatkowych turniejów było tylko zwycięzca awansuje do turnieju w Rzeszowie, co powstanie lista 20 zawodników, plus do tego organizatorzy imprezy dokoptują 12 najlepszych zawodników rankingu PLT przebiegu całego sezonu, a więc jest o co grać, no i oczywiście główna nagroda 5000 w turnieju finałowym w Rzeszowie.
prosty błąd Marcina Pilcha. Z każdym w zasadzie punktem przewaga uwidacznia się na korcie Tomasza Koniuszka. 2-3 gemy tego pierwszego seta, naprawdę bardzo fajne, bardzo dobre, jeżeli chodzi pod względem tenisowym. Kilka efektownych piłek wygrywanych, no i to nie tylko po stronie turnienia, także warszawianin radził sobie dobrze, zwłaszcza w grze przy siatce, no ale im ten mecz dłużej trwa, tym przewaga zawodnika gospodarzy jest tutaj dosyć wyraźna. Teraz jako przekór moich słów, prosty błąd z returnu popełnił Tomasz Koniuszek. Podaje Maciej Pilch. Prosty błąd Macieja Pilcha. W konsekwencji kolejny game serwisowy dla Tomasza Koniuszka, który prowadzi już 3-0. No i za chwilę po krótkiej przerwie będzie podawał, by to spotkanie zakończyć po swojej myśli. A więc podaje na wygranie tego spotkania Tomasz Koniuszek. 4-1, 3-0 i 15-0. 3 piłki jest od zwycięstwa w tym spotkaniu zawodnik z Torunia. No i przy takim wyniku w zasadzie 4-1, 4-0 wydaje się pewny gry w 1/16 finału. No ale oczywiście na 100% tego wiedzieć Tomek po tym meczu nie będzie wiedział. Wydawało się, że ten mecz może nieco dłużej potrwać, być bardziej wyrównany. No ale pary i umiejętności Maciejowi Pilchowi starczyło na 2-3 gemy tego spotkania, kiedy to wynik był w miarę wyrównany. No a teraz już widzimy, jak ta gra Maciejowi Pilchowi się posypała. Tomasz Koniuszek w zasadzie nie musi wiele robić. Piłkę na stronę przeciwnika posyłać, a ten w zasadzie psuje bardzo często swoje uderzenie. 30-0 Koniuszek. Dobry, długi serwis. 40-0. No i panowie blisko siatki, ale to jeszcze nie czas, by podać sobie rękę po zakończeniu spotkania. Być może za chwilę do tego dojdzie piłka, pierwsza piłka meczowa dla Tomasza Koniuszka. Zbyt długi ten pierwszy serwis, będzie musiał poprawiać drugim. No i prostym błędem Tomasz Maciej Pilch kończy to spotkanie i kończy swoją przygodę z turniejem w Toruniu. Tomasz Koniuszek 4-1, 4-0 kończy rywalizację w grupie D na miejscu drugim tuż za swoim rywalem Łukaszem Pękalom. No i Łukasz Pękala pewny awansu, a Tomasz Koniuszek bardzo blisko tego awansu z miejsca drugiego. Chwilka przerwy, za chwilę oczywiście wywiady z zawodnikami, no i o godzinie 14 kolejne spotkanie z kortu numer 1. Zapraszamy.